59 tysięcy hektarów. Tej wiosny postanowiliśmy spełnić swoje marzenie, łowić duże karpie na największym jeziorze w środkowej Europie. Czy nam się to uda? Zobaczcie sami. Spać. Tam takie nie. Czy to włączyła? A chyba. To co lecimy? 1, 2, 3, 4. Damian. Siema, Michał. Jesteśmy na pięknym Balatonie. Miejscowość Szigliget. Tutaj na stegu u Sztrika Bakosza. No, przygotowaliśmy się do zasiadki jakieś kilka miesięcy. No, było to jakoś nasze marzenie tutaj przyjechać. Michał miał tą możliwość wcześniej startować na IBCC. W 2021 roku byliśmy tu. Tylko że po drugiej stronie. No, akurat był to czas pandemiczny i chłopaki trafili na kiepskie miejsce, bo wtedy mistrzostwa... No, zawody jesienią były zamiast w kwietniu, tak jak zawsze. Tak, mistrzostwa były jesienią i bardzo płytkie miejsce. No i nie udało się, nie poczuli smaku ryby. Jak tutaj dla tubylców smak ryby to dosłowne znaczenie, no my to inaczej widzimy. Przyjeżdżając tutaj zmienialiśmy chłopaków tutaj z okolicy i no, że tak powiem, ryby szły do lodówki. I to nie małe. I to nie małe, no szkoda, ciężko na sercu było to widzieć, no ale tak to tutaj wygląda, no niestety. Głównym takim daniem w okolicy, no to jest karp w jakiejś tam postaci. Nie jesteśmy tutaj smakoszami, także nie interesuje nas to w ogóle. Faktycznie, ludzie z okolicy jeziora żyją m.in. z turystyki wędkarskiej, a przysmakiem w restauracji jest karp z Balatonu.
to też roczne zarybianie tym gatunkiem to około 300 ton. No słuchajcie, jesteśmy tutaj, pierwsza doba za nami, trafiliśmy akurat na świetne miejsce, bo wcześniej tutaj były zawody IBCC. No, myśmy zmieniali w sumie chłopaków, nie? Oni w piątek zjeżdżali i my w sobotę przyjechali. Także tak nie mówię o tych chłopakach, co te karpie zabierali, bo to no. Oni tutaj byli tylko tak jak przecinkiem. Ale oni zawody, jak wiecie, się skończyły w piątek, a myśmy przyjechali tutaj w sobotę rano, także no. Doba po zawodach. Doba po zawodach. No, śledząc wyniki na IBCC, stanowiska wtedy 66. No, bardzo ładnie im szło. Głównie chodziło nam o duże ryby. I faktycznie tutaj chłopaki zajęli drugie miejsce w klasyfikacji 5 największych ryb na stanowisku 66. Także była to dla nas dodatkowa motywacja. No, aczkolwiek nie wiadomo, co się może wydarzyć po zawodach, bo jednak dużo żarcia poszło do wody, także no... Czy ryba będzie żarła, tak jak żarła, nie? Czy się nam uda utrzymać łowienie właśnie takich większych ryb, bo jak wiemy, tych małych tutaj nie brakuje, ich jest mnóstwo i ciężko się przebić właśnie przez powiedzmy te 6-8 kilo, także no zaczynamy, pierwsza doba no była no słaba, wiadomo, ale jesteśmy tutaj, że tak powiem, pierwszy raz na wodzie i no, znaleźliśmy miejscówę, zasypaliśmy dość obficie, jak to na start. Ile poszło? Obficie, no... 80 kilo, nie? W sumie wszystkiego. 80 kilo, no, 20 kilo kulek, 40 kilo kukurydzy i 20 kilo orzecha. No, zaczęliśmy od takiej tak zwanej tradycyjnej bramki, jak to wielu tutaj robi na Balatonie. Oczywiście jest to tylko możliwe na dłuższy okres czasu, takie przygotowanie wody, no ponieważ wiadomo, na 2-3 doby no to raczej się nie sprawdza. A z tego co się tak orientujemy tutaj, cośmy rozmawiali z właścicielem, to tubylcy raczej tutaj łowią, no niespecjalnie nie robią takich rzeczy, bo są często tutaj nad wodą i po prostu no, jest to za duży wydatek, żeby po prostu tyle sypać do wody. My mamy cały tydzień, także ruszamy i będziemy walczyć o Big Fisha. Na pewno duże ryby tutaj są, wiemy o tym, trzeba o nie zawalczyć. Arka. Ara. Karpie na tej wodzie chodzą ławicami, często po kilkaset sztuk, dlatego taka ilość zanęty jest potrzebna, żeby je otrzymać w łowisku. Wtedy brania są częste, ale trzeba się liczyć z dużą ilością bączków, które od razu z pontonu lądują do wody.
Ponton, z którego żeśmy korzystali, miał 3 metry długości. Wybierając się na taką dużą wodę, to już obowiązek. Szczególnie przy dużej fali daje poczucie komfortu, przede wszystkim bezpieczeństwa. Tutaj no, wiąże się oczywiście z kosztami, no, ponieważ trzeba dużo żarcia ze sobą zabrać, oczywiście dla ryb, wiadomo, ale powiedzmy, mając te 5 miesięcy, można to wszystko gdzieś tam w czasie rozplanować, kupując tam powiedzmy co jakiś czas sobie coś, czy to kulki, czy orzech. No bo wiadomo, tam z kukurydzą jakoś nie ma specjalnie kosztów czy problemów. No i też jest takim główną zanętą tutaj dla tutejszych wędkarzy, także kukurydzę karpie tutaj znają bardzo dobrze. I powiedzmy, uważam, że znęcenie tutaj właśnie ryby, zaczynając od kukurydzy dużej ilości, to jest jak najbardziej dobry pomysł. Tym bardziej właśnie, że jest tutaj dużo małych karpi, bardzo dużo małych karpi, co widać po wynikach na IBCC, no, które zjedzą wszystko, bo woda jest uboga w pokarm naturalny, także jak najbardziej kukurydza jest tutaj dobrym rozwiązaniem na początek, ale oczywiście, żeby się dostać do tych dużych karpi, trzeba mieć też kuleczki ze sobą i orzech, który wiadomo nie jest tani. Tak, za nami widzicie balaton, oczywiście nie zawsze tak wygląda. Póki co jest łaskawy. Póki co jest bardzo łaskawie. Super pogoda na sądowanie, choć sądowanie tutaj nie jest jakoś specjalnie wymagające, no po prostu trzeba znaleźć odpowiednie miejsca, bo dno jest bardzo, bardzo płaskie,
No możliwością jest oczywiście na sądzie site imaging, na którym można gdzieś tam znaleźć jakieś kratery, gdzieś miejsca, w których jest wyżarto, no jest wyżarte. Można te kratery po prostu zlokalizować i tam próbować właśnie szukać twardych miejsc i tam stawiać zestawy. No i gruntstyk, nie? Też dużo pomoże. Oczywiście najważniejszym narzędziem, tak jak Michał mówi, jest gruntstick, który jest tutaj obowiązkowy, bo nie wyobrażam sobie tutaj łowienia bez gruntsticka. No. Trzeba po prostu twarde miejsca znaleźć. Coś innego niż wszędzie. Szukać miejsc, gdzie ryba żeruje, a też wiem, że na tym miejscu jest dużo ryby, także po prostu to jest raczej kwestia odległości od brzegu, gdzie ona będzie, gdzie ona po prostu chodzi i sobie tam pieprza. Żarełko. Ważną rzeczą przy sądowaniu jest sprawdzenie próbki dna, w której może się znajdować naturalny pokarm. Wiadomo, że to dobry znak, iż tela może dobrze rokować. Korzystając z sidescan, to znaczy bocznego sonaru, jesteśmy w stanie dość szybko płynąć tak dużą powierzchnią wody i prędko znaleźć ciekawe miejscówki. No, jesteśmy w połowie zasiadki. Środa. No, trzeba powiedzieć, nasza taktyka się sprawdziła, Michał. No, sypiemy i ryba weszła. Ryba weszła między, powiedzmy, kilkadziesiąt, 20-30 ryb w wymiarze gdzieś około 6-8 kilo. Może 10. Może 10, znalazły się tam jakieś rozynki i to dopiero w trzecią dobę w sumie. No, kilka piętnastek, osiemnastka ładna. Także jesteśmy ogólnie zadowoleni z taktyki, którąśmy przyjęli. Taktyka bramki się sprawdziła. Grube sypanie właśnie między markerami. Takżeśmy to z Michałem nazwali trójkąt bermudzki, bo żeśmy mieli taką noc, że się działy cuda. No, branie jest za braniem w nocy, no nie szło po prostu, nie szło zasnąć. Do tego jeszcze deszcz był. Do tego deszcz był, wiatr. Żyłki się mieszały. Zimno. No, ekstremalne warunki. No, tam po kilkukrotnym, nawet, no nie wiem, czy to nawet nie było kilkunastu branie. Mówię Michałowi, jadę spać, a Michał mówi. Nie poszło, bo się nie opłaciło w ogóle. Co pół godziny trzeba było wstać. Co, otworzę piwko i będę czekał na kolejne. No i tak to wyglądało. Także ogólnie jesteśmy zadowoleni z całej sytuacji. Zobaczymy, jak się wszystko dalej potoczy. Póki co jest ok, nie? Póki co jest ok. Już się pogoda zmieniła. Mieliśmy dwa dni deszczowe i no w tych dniach dwóch deszczowych no ryba za rybą. No po prostu nie szło usiąść. Branie za braniem. No, kombinowaliśmy, żeby złowić coś większego, ale ciężko było się przebić. No, wygląda ogólnie to tak, że no po prostu trzeba te ryby przełowić. No. Trzeba przełowić i się trafi na jakąś rozynkę, na coś większego. No, praca, praca i praca. No, sypiemy dalej kukurydzą. Myślimy gdzieś tam po prostu w czwartek sobie kukurydzę odpuścić już tylko grubym towarem.
raczej tylko pod zestawy już sypać, żeby ewentualnie coś większego wjechało. No, taktyka jest taka sobie, no takie jest założenie, zobaczymy co się, czy się sprawdzi do końca. Jak na razie się sprawdza, tak jak mówiłem wcześniej, no po trzech dniach nam waga się podniosła, no i liczymy na więcej. Podsumowując, wszystko, bo ciężko jest zliczyć te brania, które były w nocy, ale patrząc na kamienie, które żeśmy stracili, no to naprawdę było ich sporo. Wiadomo, ryby, które były ładniejsze, czy tak zwane lepsze, wylądowały w worku i oczywiście są zdjęcia. Także jak najbardziej... No, mniejszy na bieżąco szły, nie? Z pontonu prosto do wody. Wiadomo, mniejsza rybka poniżej 10 kg od razu lądowała w wodzie. A jak się udało, to z podbieraka, jak nie, to trzeba było na macie wypiąć w pontonie i tak sobie śmigamy. No, zapas akumulatorów jest, powiedzmy, te 5, które żeśmy mieli, no, zostały nam 2 akurat i jedne żeśmy dali do ładowania. Tutaj gospodarza pomostu, także nie było problemu, żeby to zrobił. Miał u nas zresztą dług wdzięczności. No i tak to wygląda. Lecimy dalej z tematem. Jest fajnie. Pogoda się poprawiła, zrobiło się ciepło. Jak widać, siedzimy w krótkich spodenkach i w krótkich koszulkach. Co jeszcze wczoraj nie było możliwe, bo naprawdę było zimno. No, tak to wygląda. I coś też chodzi. No, wygląda to tak, że w nocy łowimy, brania są gdzieś od godziny 20 do godziny 8 rano. Także już po tych kilku dniach możemy się nastawić z jakimś tam automatycznością tego wszystkiego. Powiedzmy już po 8 możemy jakieś śniadanie sobie przygotować, czy nawet kolację przed godziną 20 i wiemy, że zjemy na spokojnie, ale i w dzień się znalazły brania, ale tak faktycznie to były same małe ryby, te ryby do 10 kg. No, ryby wyglądają jednakowo, jakby z jednego zarybiania, taki biało-złoty pełnołuski karp. Dwa golce wpadły, nie? No wiadomo, to te większe rybki też inaczej wyglądały, ale te, co po prostu nam żerują i co nam nie dają spać i które nam tutaj zajmują czas, to są zazwyczaj takie właśnie biało-złote karpie w przedziale 5, 8, 10 kilo, także rola za rolą, można powiedzieć, była przynajmniej. Była, bo akurat mówimy o nocy. Akurat wieczór się zbliża, także szykujemy się do brania. Dlatego kręcimy teraz filmik, żeby później był czas, żeby ogarnąć zestawy. Na holowanie! I na holowanie. Huter inaczej, tak po polsku to jak? Zanęta. No, ogólnie patrząc, żarcia jeszcze mamy pod dostatkiem, także myślę, że do końca, do soboty nam wystarczy. Jeszcze gdzieś tam mam jakieś zapasy suchego orzecha i kukurydzy w razie ostatecznym. Także jakby co, to będziemy sypać dalej. No, ale nastawiamy się bardziej na kurki. Nie? Ale już później tylko czwartku już tylko, czyli... Kurki, orzech. Czyli no praktycznie dzisiaj kończymy sypanie z kukurydzą i później już tylko pod zestaw, bo naprawdę no, liczymy na to, że te małe... ta chmara... Stado. Wyczyści. Stado wyczyści tą kukurydzę w tak zwanej bramce. Sobie pójdzie, a za tym przyjdą duże kabany, no na to liczymy.
później okazało, z końcem sypania kukurydzą spadła też ilość brań. Jest sobota, kończymy zasiadkę tym pięknym, rzadkim luszczeniem z Balatonu. Czy taktyka się do końca sprawdziła? No, ciężko powiedzieć. Brania ryb zmalały, no już praktycznie do kilku brań nocą, no i Nic większego już też nie wjechało, także... Ale ogólnie jesteśmy zadowoleni, Michał. No, fajnie było. Fajnie było. Nowe doświadczenia. Nowe doświadczenia, dużo nowych doświadczeń. Na pewno tutaj wrócimy. Podsumowując, możemy powiedzieć, że jesteśmy przygotowani na IBCC. Jakby się nadarzyła okazja, także... Spoko. Ejka, cześć!